Dzień dobry, cześć czołem, kochana siostrzyczko, kochany braciszku. Niech będzie pochwalony Jezus Chrystus. Chciałem Ci tylko jedną rzecz powiedzieć. Może przeżywasz... Przeżyłeś ostatnio jakiś upadek, może w grzech. To chcę Ci, kochana siostro, kochany bracie, powiedzieć o świętym Piotrze. Zobacz, kochana siostro, kochany bracie, że on zaparł się Chrystusa, a tak blisko był Niego. Także 3 razy się Go zaparł. Ale kochana siostro, braciszku, on gorzko zapłakał później, bardzo tego żałował. I tak naprawdę, zobacz, jak później umacniał w wierze braci. Także nie zarażaj się tym, że może upadłeś w coś. Że może zaparłaś się Chrystusa w jakiś sposób. Pamiętaj, że Bóg może się Tobą posłużyć do umocnienia braci i sióstr w wierze. Nie upadaj na duchu. Pamiętaj, może ktoś będzie chciał Cię przekreślić, ktoś nie będzie dawał Ci szansy. Pamiętaj, to nie jest prawda. Bóg Cię kocha. Ludzie może by to chcieli... Nie zawsze ktoś jakby potrafi przyznać się do swoich upadków, do swoich błędów. Nie zawsze, kochani, chcemy gdzieś, żebyśmy byli doskonali, żeby nas takim widzieli ludzie. Zawsze człowiek będzie gdzieś upadał w jakieś słowo. Każdy, jesteśmy grzeszni z natury, ale kochana siostrzyczko, kochany braciszku, wierzę, że Jezus chce się Tobą posłużyć. Pomimo Twojego upadku, Twojego grzechu, chce Cię posłużyć się Tobą dzisiaj na nowo. Abyś wzmacniał braci i siostry w wierze. To dzięki Tobie może ktoś przyjdzie do sakramentu pokuty i pojednania. To dzięki Tobie, Twojej wierze, Twojej miłości do braci i sióstr ktoś się ogarnie w końcu, zacznie na nowo żyć, otworzy serce na Boga, na Jego miłość, na Jego balsam miłości, miłosierdzia w sakramencie pokuty i pojednania. To właśnie dzięki Tobie. Dlatego nie zarażaj się, kochana siostrzyczko, kochany braciszku, pamiętaj, święty Piotr 3-krotnie zaparł się Chrystusa. Dlatego idź do spowiedzi i wszystko zacznie od nowa, a zobaczy, że Jezus posłuży się Tobą. Pozdrawiam Cię cieplutko, ściskam Cię z całego serduszka. Niech dobry Bóg Ci błogosławi. Niech wyleje teraz do Twojego serca balsam swojej miłości, swojego miłosierdzia. Jezu, przyjdź teraz do tej duszy, która to ogląda, Panie. Rozkochaj te serce na nowo w Tobie. Przyjdź, Zbawicielu. Polecam Ci tę duszę, Panie, która to ogląda. Zajmij się, Jezu Chryste, zbawię tę duszę. Uświęcaj, Panie, na wzór swojego świętego serca. Tchnij w tę duszę swojego świętego ducha, Panie, swoją obecność. Także, kochana siostro, kochany bracie, jesteś cenną perłą w oczach Pana. Amen. Zdrowionka, trzymajcie się cieplutko, miłego dzionka.